A tutaj jakiś kanał jest z wodą. Płynie sobie woda w dół. I mostek. Tutaj też się zatrzymał pan. Nic nie znaczące. Przejście i moja walizka, która czeka na mnie. Czołem. Gdzie idziemy, walizko? Idziemy gdzieś? No, jeszcze mamy trochę do check-inu. Wieczory się lęgną. Takim sporej gromadki. Dźwięki, jakie wydają, a tutaj przyjeżdża właśnie kolej. To wygląda na taką jakby chyba przychodnię dla zwierząt, pet clinic. I ja muszę później się wrócić sam, ale na razie postanowiłem, że się tutaj jakoś przespaceruję, zobaczę, może będzie jakaś kafejka. Jak się domyślacie, jestem już w nowym apartamencie. Jest to taki flex in. Dosyć małe, ale tak jak wszystko inne. A oto ja. Właśnie wychodzę, jest zimno, marznę. Widok przez okno jest taki trochę bardziej wsiowy. A w sensie, co mam na myśli? No... Tak jak widać, mam też ulicę tutaj pod spodem, dosyć spory trafik, więc ciekawy jestem, jak to w nocy jest ten trafik, ale się przekonam. A teraz wychodzę, bo już mam dosyć siedzenia. Znaczy dopiero wszedłem, nie? To jest piąte piętro. Muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. To jest mniej więcej piąte piętro. Tutaj się ewakuacyjne. O, przynajmniej zakup musi stąd sfilmować. Okay. Going to them. Welcome. Jeżeli jedziemy tam, gdzie jedziemy. Taki widoczek na okolice.
i właśnie generalnie sobie wędruję po okolicach tej miejscówki, gdzie sobie od dzisiaj rezyduję przez najbliższe 3 dni. Jest już popołudnie, zimno, zima, z nosa leci soja sos i zauważyłem, że jak się przesunę w tamtym kierunku, to tam jest jakieś zagęszczenie ludzkie, więc wygląda na to, że będzie może jakieś coś ciekawszego niż jakieś targowisko. Tutaj coś w rodzaju takiej rzeczki. Tam jest jeszcze dalej rzeczka. Cycling. O sile wiatru świadczą te flagi wiejące dramatycznie. Bardzo silny wiatr jest. Wieje, jakiś samuraj. Interesting. Sporo ciekawych rzeczy do kupienia, do jedzenia. Fresh Food Plaza. To pasy. Czy takie sklepy, gdzie można kupić trochę więcej normalnej, nieprzetworzonej żywności, nie nazywają tego convenient. To się w sumie kończy. Skończyła się ta area. Jeszcze zobaczymy, co tam dalej jest. Kwiatuszki piękne. I tam też jest stacja. Chijo, to są takie sklepy, gdzie są automaty i tam sobie palą papierosy i siedzą. A tu jestem w dalszej części tego, tej przestrzeni. A tu barbershop, tak? I to chyba hair studio i strzyżenie kosztuje między 980 a 3300. Gdybym chciał kwiatuszki kupić, to za 300 jenów już mam na przykład taki bukiecik. Stacja. Station. Możemy sobie zobaczyć, dokąd stąd jest.
次は大山、大山です。大山、大山です。お出口は左側です。次は下板橋、下板橋です。電車とホームの間が広く。まもなく下板橋、下板橋です。お出口は左側。まもなく。Modernistyczny, wymyślony przez jakiegoś mistrza postmodernizmu. Takie obrazki, nie? Wszystko klocki i szkło. Konstrukcja, jakaś pała albo komin. Teraz mamy ciekawy obiekt, który jest cały różowy. Roza na samej górze.